Prawda, Jacku? Kupię siła, dlatego proszę Państwa, za chwilę na tej scenie pojawią się gladiatorzy, którzy biorą udział w tych zawodach zwanych wyborami samorządowymi. A przedstawi ich sprawca tego zamieszania, czyli kandydat na prezydenta miasta Grudziądza, pan Janusz Dzięcioł. Szanowni Państwo, zapraszam do siebie. Zapraszam do siebie. Łukasz Lentyna, Joannę Pawlik, Stanisława Szyszkiem i Jacka Pilarskiego. To są ci ludzie, którzy będą prowadzili swoje drużyny w swoich okręgach wyborczych do wyborów samorządowych. Na ich barkach, na ich barkach, bo musieli nieść ciężar większości kampanii wyborczej. To oni będą prowadzić swoje drużyny. To są ludzie, którzy potrafili zbudować zespoły, które chcą. To są zespoły ludzi odważnych, dobrze wykształconych, młodych, doświadczonych. Udało nam się połączyć doświadczenie z młodością. Młody, dobrze wykształcony i ambitny człowiek. Znacie go Państwo jako radnego, który zawsze celnie punktował nietrafione decyzje włodarzy. Zawsze świetnie przygotowany merytorycznie. Zawsze uśmiechnięty, bo właśnie teraz stoi przed Państwem. U mojego boku jest liderem listy w pierwszym okręgu. Liczę, że osiągnie, jak zawsze, doskonały wynik wyborczy. Okręg numer dwa i drużyna z okręgu numer dwa będzie prowadziła Joanna Pawlik. Bardzo dobrze wykształcona dziewczyna z mocnym charakterem i z zasadami. Chciałem jeszcze coś dodać, ale... Od wielu lat związana z branżą finansową i szkoleniową. Jest osobą otwartą, co pomaga jej w codziennej pracy coachem. Mianując ją liderem listy numer 2, mogę być spokojny o dobry wynik wyborczy. Proszę Państwa, następnym kandydatem, którego będę prezentował, to jest człowiek, z którym pracujemy już od dawna. Stanisław Szyszka jest radnym Rady Miejskiej obecnej kadencji. Jest bezpartyjny, ceniący sobie uczciwość i transparentność. Prywatny przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem. Wielokrotnie udowodnił mi, że mogę na nim polegać. Przekonany jestem, że w wyborach będzie równie godnie reprezentował listę numer 3 i bojowo prowadził swoją drużynę do zwycięstwa. Jestem człowiek, który na samym wstępie muszę przeprosić. Dzisiaj, kiedy zapytano mnie, kto jest liderem okręgu numer 4, z tremy, z przejęcia i z wszystkiego tego, co tutaj się dzieje, wiedziałem, że jest to Jacek. Ale zaczęło mi się mylić, czy jest to Jacek Beszczyński, czy Jacek Buzalski. To są moi święci koledzy, moi dobrzy przyjaciele. I cenię ich sobie tak bardzo, że szybko nie mogłem tego nazwiska odnaleźć. Ale szukaliśmy go długo. Wiedzieliśmy, że on w Grudziądzu jest. Wiedzieliśmy, że mieszka i że jest człowiekiem wartościowym. Wiedzieliśmy, że wtedy, kiedy go odnajdziemy, będziemy go obstawiać w jednym z najtrudniejszych okręgów wyborczych. Będzie on prowadził największą drużynę, jaka w wyborach w tym okręgu staje. Pełen entuzjazmu.
miłośnik Grudziądza, propagator walorów turystycznych naszego miasta oraz tradycji kawaleryjskiej Grudziądza, przewodnik PTTK, świetny pilot wycieczek, a także, jak widzimy, wspaniały konferencje. Jacek jest liderem listy numer 4 okręgu wyborczego. Wiem, że będzie miał także doskonały wynik wyborczy i poprowadzi nas do zwycięstwa, bo Jacek zwycięzcą jest. To ja wręczałem Jackowi pierwszą nagrodę w konkursie oratorskim. To ja mu wręczałem w Golubiu Dobrzyniu, na zamku. Wręczałem na tę nagrodę. Pamiętam jego piękną opowieść. Jestem przekonany, że ten zespół, który został z nim zbudowany, osiągnie także zwycięstwo. Proszę Państwa, każdy z tych kandydatów, patrząc na nich, gwarantuje nam, jestem przekonany, mandat wyborczy. Ale za chwilę ci kandydaci będą przedstawiać i prosić tutaj swoje drużyny. Zapraszamy ich wszystkich i prosimy o przedstawienie kandydatów na radę. Prosimy, prosimy. Dobrze, to nie wróży. Zapraszamy panowie garnitury podopinać. Dziewczęta, uśmiechać się. Proszę Państwa, poznajmy pozostałych kandydatów. Numer 2 w okręgu pierwszym to pani Joanna Mielniczuk, szczęśliwa mężatka i matka dwójki dzieci. Z wykształcenia magister inżynier ochrony środowiska. Prowadzi z mężem własne przedsiębiorstwo, uwielbia podróże, ciekawostki ornitologiczne oraz gotowanie. W Radzie Miasta zamierza dbać o środowisko, a także zabiegać o dalszą rozbudowę ścieżek rowerowych oraz praktykowanie zdrowego stylu życia. Edward Zenon Kusza, rodowity Grudziądzanin ze średnim wykształceniem. Całe życie zawodowe związane z Grudziądzem. Na dzień dzisiejszy pracuje w jednej z miejskich agencji ochrony. Jest człowiekiem uczciwym i sumiennym. Do największych zalet zalicza mocny charakter oraz silny kręgosłup moralny. Posiada poparcie Polskiej Partii Pracy. Pani Dorota Żak. Dyplomowany nauczyciel o grudziąckich korzeniach, autorka innowacyjnego projektu Moja Nowa Ojczyzna. Praca jest dla niej pasją, a każdy napotkany problem traktuje jak wyzwanie. W najmłodszych widzi przyszłość regionu, profesjonalizm i kompetencja. Oto jej wyzwanie. Mariowa Lubienicka, prywatnie kochająca mama 15-letniej córki. Przedsiębiorca z krwi i kości. Na każdym kroku napotyka sytuacje, z którymi musi i potrafi sobie radzić. Zna bolączki zwykłych mieszkańców miasta. W Radzie Miejskiej zamierza walczyć o polepszenie bytu zwykłego mieszkańca naszego miasta. Oklaski już zostały. Pan Rafał Glinowiecki, grudziądzanin z urodzenia, szczęśliwy mąż, a także ojciec 9-letniej Julii. Z
zawodowo pracownik administracji rządowej, prowadzi także szkolenia z zakresu BHP. Zależy mu na zapewnieniu lepszych warunków rozwoju dla młodzieży, a także ułatwieniu prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Pani Małgorzata Jasińska mieszka w Grudziądzu od urodzenia. Wykształcenie ekonomiczne, zawodowo, Główna Księgowa Ośrodku Finansowo-Księgowym BZD Grudziądz. Konkretna i dokładna. Pracę traktuje jako pasję, a problemy są dla niej wyzwaniami. Pan Henryk Przerwa. 54-letni przewodniczący Związku Zawodowego Solidarność w Grudziądzu. Wieloletni pracownik PKP SA. Obecnie zajmuje stanowisko administratora. Członek Polskiego Czerwonego Krzyża, jest także współzałożycielem. Współzałożycielem i aktywnym członkiem Grudziąckiego Towarzystwa Kolekcjonerów i Miłośników Sztuki Dawnej Pomorze. Pani Ewa Lewandowska, grudziądzanka z urodzenia i wyboru, zawodowo nauczycielka. Do pracy podchodzi z ogromną pasją. Analityczny umysł pomaga jej w rozwiązywaniu napotykanych problemów. Zależy jej na działaniach mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy, zwłaszcza w turystyce. Pan Tobiasz Czechowski, młody przedsiębiorca o silnym charakterze i jasnych poglądach. Organizator wielu happeningów i inicjatyw społecznych w Grudziądzu. Człowiek szczery i odpowiedzialny, ale czasem potrafi wyjść poza szablon. W Radzie Miejskiej zamierza zająć się pomocą w tworzeniu nowych miejsc pracy oraz pomocą dla osób najbardziej potrzebujących. Przechodzimy do kandydatów z okręgu drugiego. I mam zaszczyt przedstawić Państwu panią Monikę Rutkowską. Absolwentka zarządzania turystyką, rekreacją i hotelarstwem. Obecnie studentka prawa, modelka kierowca oraz pilot wycieczek. Znajomość rynku turystycznego pozwala jej dostrzec potrzeby naszego miasta w tej płaszczyźnie. Jako radna zamierza wykorzystać zdobyte kontakty w kraju i za granicą, aby promować ten dział. Jankowski ma 44 lata, wykształcenie średnie techniczne i prowadzi działalność usługowo-gastronomiczną. Jest ambitny, operatywny i komunikatywny. Dąży do zrealizowania obranego celu. Chciałby zmobilizować przedsiębiorców oraz pracodawców, aby częściej i aktywniej zatrudniali młodzież po ukończeniu edukacji. Kolejnym kandydatem jest pan Oleg Iwanenko. Urodził się w 1959 roku na Ukrainie. Z wykształcenia architekt. Do Grudziądza przyjechał na początku lat 90. Tutaj założył rodzinę i postanowił żyć. Swoje pasje, muzykę i historię sztuki łączy z życiem zawodowym. Wykonuje rzeźby, freski oraz maluje obrazy. Jest również instruktorem walk wschodnich Polskiej Federacji. Pani Barbara Szatkowska, grudziądzanka z urodzenia i z wyboru. Szczęśliwie zamężna, matka dwójki dzieci. Od wielu lat pracuje w jednym z grudziąckich urzędów i doskonale zna problemy administracyjne w mieście. Jest osobą otwartą i odważną. Jako radna zamierza pomagać mieszkańcom miasta w załatwianiu skomplikowanych procesów. Potrzeby najmłodszych grudziądzan i tym zamierza się zająć w Radzie. Niestety nieobecna dzisiaj. Pan Bogdan Malinowski, grudziądzanin, posiadający 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy. Zła sytuacja w mieście dla handlowców zmusiła go do zamknięcia działalności. Jako radny zamierza zająć się zmianą wizerunku miasta na bardziej przyjazny zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla zwykłych mieszkańców. Kolejna kandydatka to Halina Wyszyńska, urodzona w Grudziądzu. Przez całe życie z naszym miastem.
z wykształcenia, krawcowa z wieloletnim stażem. Lokalna patriotka o silnym charakterze i pogodnym duchu. Jako radna chciała wynieść pomoc osobom potrzebującym oraz zająć się pozyskiwaniem inwestorów i tworzeniem nowych miejsc pracy. Pani Monika Filińska, 32-letnia magister pedagogiki, autorka wielu publikacji z zakresu pedagogiki, specjalnej terapii oraz filozofii. Społecznik i wolontariuszka w projekcie Szlachetna Paczka. Pasjonatka spotkań z ludźmi. Brawa. Pani Monika lubi także jazdę na rowerze oraz maszerowanie z plecakiem po górskich traktach. Kolejny kandydat to pan Kamil Hejka, 29-letni grudziądzanin, absolwent zarządzania i marketingu. Obecnie pracuje jako menadżer w jednym z grudziąckich przedsiębiorstw. Jest skuteczny. Ja i tak muszę odczytać do końca, taka moja rola. Jest skutecznym i pełnym energii do działania organizatorem. Jako radny chciałby stworzyć miejsce przyjazne dla mieszkańców, dogodne do prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne dla gości i turystów. Pewnie tego. Proszę Państwa, kandydaci z okręgu trzeciego. Pani Karolina Harak, grudziądzanka z urodzenia, nauczycielka języka polskiego. Posiada kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą, była wicedyrektor bursy szkolnej Caritas. Jest typem społecznika. Kolejny kandydat to pan Wiesław Cyrankowski, 58-letni absolwent prawa, radny w latach 1988-1992. Przez wiele lat związany z samorządem Grudziądza oraz pracownik na stanowisku kierowniczym w Urzędzie Miasta. Jako radny będzie dążył do rewitalizacji osiedla Lotnisko oraz chce wspierać działania mające na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców tej części miasta. Chciałby zajmować się kwestiami bezpieczeństwa na ulicach miasta. Dostrzega również konieczność zagospodarowania strefy ekonomicznej oraz powstania w mieście zakładów produkcyjnych. Pani Dorota Nowak, uśmiechnięta i zawsze chętna poprawa i głosu. Zależy jej na działaniu na rzecz osób bezrobotnych, zwiększeniu miejsc pracy w mieście oraz pozyskiwaniu nowych inwestorów. Kształcenia jest technikiem administracji i z tą dziedziną związane było jej życie zawodowe. Jej głównym celem jako radnej będzie praca nad poprawą warunków życia i opieki osób starszych oraz niepełnosprawnych. Chciałaby również rozbudować placę zabaw dla dzieci na osiedlu Lotnisko. Kolejna pana Mateusza Tarczykowskiego. Jest to 20. Jako radny będę dążyć do poprawy polityki informacyjnej. Podejmować działania mające na celu promować miasta, kreować lokalne inicjatywy społeczne, kulturalne i sportowe oraz dbać o bezpieczeństwo mieszkańców poprzez rozbudowę miejskiego monitoringu. Przedsiębiorcą z wieloletnim doświadczeniem oraz ekspertem w branży nieruchomości w jednej z przedsiębiorstw do Grudziądza, aby zapewnić mieszkańcom miejsca pracy. Marian Myka, radny miejski w Grudziądzu w latach 1994-1998. Mąż i ojciec oraz dziadek. Ławnik sądów pracy w Grudziądzu. Interesuje się polityką i samorządnością od wielu lat. Uważa, że miasto potrzebuje odważnych oraz przemyślanych działań. Pracuje jako pielęgniarka weterynarna w szpitalu specjalistycznym w Grudziądzu. Jako przyszła radna chce zająć się problemami związanymi ze służbą zdrowia. Chciałaby zorganizować placówkę dla osób starszych oraz chorych przewlekle.
Placówka ta miałaby zapewniać odosobnioną, fachową i troskliwą opiekę medyczną oraz przyjazną atmosferę. Pani Joanna Marcińska-Prytuła. Na swoje zawodowe życie związana była z tematem służby zdrowia. Obecnie jest dyrektorem Centrum Medycznego Jedynka w Grudziądzu. Jako radna zamierza pracować nad organizacją ochrony zdrowia oraz brać czynny udział w pracach na rzecz mieszkańców osiedli Rządz, Strzemięcin oraz Mniszek, zwłaszcza w tematach samorządności oraz edukacji. Kolejny kandydat to Piotr Dawid-Bazier, wolontariuszem i na co dzień spotyka się z ludźmi w potrzebie. Jako radny będzie wspierał grudziąckich pracodawców i dbał o powstawanie nowych miejsc pracy. ...oraz logistyki. Jego przepis na sukces Grudziądza mieści się w 6 krokach. Zdrowy rozsądek, uczciwość, rzetelność, obiektywizm, niezależność i szacunek. Kandydat to Wojciech Borys. 40. Myślą przewodnią jest Sprawiedliwość Społeczna. Laureat Nagrody Prezydenta Grudziądza, kielnicowy, honorowy dawca krwi oraz ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jako radny chcę doprowadzić do darmowej komunikacji miejskiej, bezpłatnych parkingów oraz skutecznej ochrony socjalnej. Daria Szałecka. Młoda i ambitna, absolwentka filologii polskiej, jest osobą otwartą i bezinteresowną, dlatego uważa, że jest w stanie zrozumieć potrzeby mieszkańców Grudziądza. Jako radna zamierza realizować program, który pozwoli poprawić jakość dróg i chodników naszych osiedli. Pragnie również odnowić stare i zaniedbane place zabaw. Miasta chciałby zająć się poprawą sytuacji młodych ludzi z Grudziądza, aby nie musieli szukać lepszych warunków życia w większych miastach. Technik administracyjny, ale większość z Państwa zna go przede wszystkim jako listonosza. Z racji wykonywanego zawodu ma kontakt z mieszkańcami Grudziądza, co daje mu możliwość poznania ich potrzeb i problemów. Chciałby, aby Grudziądz był miastem, w którym każdy będzie mógł żyć i godnie zarabiać. Matka i szczęśliwa babcia prowadząca własną działalność gospodarczą. Jest osobą solidną, uczciwą i szczerą. Potrafi i chce słuchać ludzi. Wielką satysfakcję odczuwa wtedy, kiedy może pomóc osobom potrzebującym. Jako radna chciałaby zająć się pozyskaniem nowych miejsc pracy. Rodowita Grudziądzanka, absolwentka prawa i administracji oraz finansów. Prowadzi własną firmę. Jako radna chce wspierać działania dążące do wprowadzenia monitoringu na osiedlach oraz tzw. patroli osiedlowych. Będzie wspierać także wszelkie inicjatywy mające związek z rozwojem turystyki rowerowej. Mieć wpływ na poprawę losu emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych. Pan Janusz Kiesek. Rodowity Grudziądzanin, szczęśliwy mąż i ojciec. Zawodowo jest pracownikiem cywilnym Wojska Polskiego. Od 35 lat mieszka na Strzemięcinie, więc bardzo dobrze zna potrzeby tego osiedla. Jako radny będzie zabiegał o rozbudowę infrastruktury drogowej, poprawę warunków sanitarnych wokół punktu zbioru odpadów oraz będzie wspierał wszelkie działania dążące do utworzenia nowych miejsc pracy. Od wielu lat związany ze sportem w mieście jako piłkarz, trener oraz działacz społeczny. Obecnie jest menadżerem największej sieci szkół dla dorosłych. Wiele razy brał udział w promocji miasta poza granicami kraju. Jako radny zamierza działać na rzecz lokalnego sportu oraz turystyki. Również jest aktywny. Pan Rafał Klapka. 38-letni rodowity Grudziądzanin, trener piłki nożnej oraz animator boiska Orlik na osiedlu Strzemięcin.
założyciel klubu Ułanie Grudziądz, w którym szkoli najmłodszych piłkarzy. Oddanie głosu na Rafała to poparcie dla człowieka, który działa dla dzieci, młodzieży, dorosłych, a także dla osiedla i naszego miasta. I na tym zakończyliśmy prezentację wszystkich kandydatów ze wszystkich czterech okręgów naszego miasta. Zanim się rozstaniemy, jakieś miłe słowo ze strony wodza. Podziękować tym wszystkim, którzy dzisiaj tutaj przed Państwem stanęli. Gratuluję im odwagi. Jestem przekonany, że to, co Państwo obiecują, na pewno wytrzymają. A ja i moja osoba jest tego gwarantem. Kłaniamy się Państwu nisko. Dziękujemy bardzo za cierpliwość.